Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło jest Państwa przywitać w tak pięknych wnętrzach w Łodzi. Ja mam dla Państwa prezentację, która nosi tytuł O pałacu, czyli marzenie zastygłe w materii. Dlaczego taki temat, to zaraz Państwu opowiem, dlaczego taki tytuł tej prezentacji, koncepcja, która tej prezentacji towarzyszy. Natomiast pozwoliłam sobie przywieźć pałac do pałacu, jak słusznie Maria zauważyła, i chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o innego typu pałacu niż te, z którymi macie do czynienia. Bo pałac, który dla Państwa przywiozłam, to jest pałac, który jest perłą architektury socrealistycznej i został wybudowany w latach 50. w Dąbrowie Górniczej jako wyjątkowy przykład stylu socrealistycznego, ale nie do końca. To znaczy jest to perełka socrealistyczna pozbawiona całkowicie wsadu ideologicznego typowego dla tamtego okresu. Natomiast zanim przejdę do samej bryły i architektury Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, muszę kilka słów w ramach wstępu Państwu powiedzieć. Dąbrowa Górnicza, zresztą podobnie jak Łódź, ma bardzo podobne korzenie, bardzo podobny początek. Właśnie tak będąc w Łodzi od wczoraj, mam bardzo dużo analogii takich między Dąbrową Górniczą a Łodzią. Zresztą początkowo tak mówię, powiem Państwu, że Dąbrowa Górnicza jest taką młodszą siostrą Łodzi. Po czym mówię, no niekoniecznie młodszą siostrą, bardziej taką po jednym ojcu, a innej matce, bo jednak te drogi troszeczkę inaczej potem zaczęły postępować. Natomiast jest bardzo wiele analogii. Dąbrowa Górnicza, pierwsze wzmianki, to była wioska, to była mała miejscowość o takich korzeniach, konotacjach wiejskich, z jednym majątkiem szlacheckim, który gdzieś tam już w XVIII wieku są wzmianki, że ten majątek się znajdował. Pozwoliłam sobie Państwu parę zdjęć tej historii Dąbrowy tutaj zarzucić, żebyście mieli też taką możliwość podejrzenia tego życia, które wyglądało w Dąbrowie Górniczej wcześniej. Bardzo podobne korzenie jak do Łodzi, czyli charakter rolniczy, charakter wiejski, no i generalnie bieda, tak? Bo to były takie tak zwane tereny biedne. Ludzie, chłopi, którzy pracowali na majątek szlachcica, który ich tam, wiecie, po swojemu nimi gospodarował. I pod koniec XVII wieku są pierwsze wzmianki na temat osady w Dąbrowie Górniczej, na temat tych właśnie mieszkańców, którzy tutaj osiadali. Początkowo ta pierwotna nazwa związana była z rodziną Koniec Polskich i ta miejscowość nazywała się Koniec Polska Wola. Natomiast w tych źródłach historycznych są podawane miejscowości, które były wokół Dąbrowy Górniczej, na przykład Gołonóg, Błędów. Dzisiaj są to dzielnice wcielone do Dąbrowy Górniczej, natomiast w tych źródłach historycznych możemy znaleźć jakieś właśnie nawet już u Długosza te pierwsze nazwy Tucznawa, czyli Tuczna Baba, to są dzielnice teraz będące dzielnicami Dąbrowy Górniczej. Wtedy to były osobne miejscowości. Dąbrowa Górnicza jest największym terytorialnie miastem województwa śląskiego. Jest dziesiąte, jeżeli chodzi o wielkość powierzchniową, miastem w Polsce. Właśnie z racji tego, że przyłączono do niego wszystkie te dzielnice, wcześniejsze miasteczka ościenne, które teraz są dzielnicami, tak zwanymi terenami zielonymi, czyli nie tylko to ścisłe centrum miasta, ale właśnie te tereny także na peryferiach. Główny rozwój miasta związany jest, znaczy podobnie jak w Łodzi, bo w Łodzi ten rozwój to jest XIX wiek, natomiast w Dąbrowie związane to było z odkryciem dużych pokładów węgla. I powstała pierwsza kopalnia odkrywcza, była to kopalnia węgla kamiennego, która od jego właściciela, od Fryderyka Wilhelma Redena, uzyskała nazwę Reden. Bardzo duże pokłady, największe właściwie w Europie pokłady węgla kamiennego tam zostały odkryte i w związku z odkryciem tych pokładów węgla zaczął być duży napływ ludności, górników, siły roboczej, która miała tę kopalnię eksploatować i wydobywać węgiel. W latach 1832-1839 wybudowana została huta żelaza bankowa i to właściwie te dwa zakłady, one wyznaczyły trajektorię urbanistyczną całego miasta, bo wraz z pojawieniem się kopalni Reden zaczęto budować osiedla dla górników, osiedla robotnicze. Nie są to takie osiedla jak u Państwa w Łodzi, że jest wielki przepych, pięknie zdobione kamienice, tylko zwyczajne familoki, zwyczajne takie czasami kurne chaty, czasami bloki, ale typowo właśnie dla mieszkańców, którzy mieli zasiedlać ten teren i pracować na kopalni przy wydobyciu węgla. A druga trajektoria to była huta bankowa i ona właściwie wyznaczyła centrum miasta, bo wokół tej huty zaczęto budować, początkowo chciano wybudować ratusz, ale się nie udało, powstała oberża w tym budynku, bo było większe zapotrzebowanie akurat na oberżę niż na ratusz.
I generalnie na styku tych dwóch ulic zaczęła powstawać Dąbrowa Górnicza. Tutaj mają Państwo zdjęcia z końca XIX, początku XX wieku, gdzie widzimy właśnie, jak powoli to miasto zaczęło się budować. Miasto jest bardzo młode, ponieważ ono prawa miejskie uzyskało dopiero na początku XX wieku. I to też przez przypadek w sumie, bo w trakcie działań wojennych, w trakcie I wojny światowej Austriacy dostali Dąbrowę pod władanie i naciski dąbrowskich, bo wcześniej był wiadomo carat rosyjski, oni nie chcieli dać Dąbrowie praw miejskich, nie chcieli się zgodzić na to, żeby Polacy mieli swoje miasto kolejne. Natomiast wraz z działaniami wojennymi ten obszar trafił do Austrii i Polacy tutaj, polscy działacze zaczęli chodzić za to, żeby te prawa miejskie nadać. I prawa miejskie nadano w roku 1918, czyli bardzo młode miasto z perspektywy miast polskich. Natomiast ten okres to był taki właśnie okres prężnego rozwoju. Tutaj na mapce, Tutaj na mapce widzicie Państwo teren Dąbrowy Górniczej i ościennych dzielnic i mnóstwo małych kopalni, które na tym terenie powstawały. Na przykład mój pradziadek pracował na Biedaszybach. Biedaszyby to były takie szyby, że chłopi kopali dołek, pogłębiali go w kilku, jeszcze więcej i wydobywali ten węgiel na swoje własne potrzeby. Gdzieś tam przehandlowali za jajka czy za chleb na boku, ale generalnie w takich warunkach pracowali. Była to praca bardzo ciężka, bardzo wyniszczająca. Zresztą te wszelkiego rodzaju pierwsze kopalnie w XIX, XX wieku, one bazowały na wyzysku tych robotników. Było dużo strajków, dużo takich nieciekawych historii właśnie wokół ludzi, którzy tam pracowali. Tu widzimy właśnie ten teren Dąbrowy Górniczej. Właśnie dzisiaj oglądałam zdjęcia Łodzi, gdzie tych kominów było mnóstwo, no u nas dużo mniej, natomiast też zupełnie inny sposób wydobycia, bo ten teren to było zagłębie, ono się skoncentrowało na wydobyciu węgla, na wydobyciu rud, na hutnictwie, na górnictwie. No i w tym kierunku zaczęło się budować. Zresztą tutaj macie Państwo pokazane dość ciekawie jeszcze te pola, które stopniowo były zagospodarowywane na miasta i stopniowo ta zabudowa się w mieście pojawiała. To o tych drogach kluczowych już Państwu mówiłam. Wraz z rozwojem się górnictwa powstawały te główne ulice miasta. Natomiast cały czas to było miasto nowo budujące się, które nie miało jeszcze takiej dokładnej urbanistyki i stopniowo zaczęto to wszystko tworzyć. Na początku XX wieku i właściwie to pod koniec też XIX wieku pojawiły się tendencje takie, żeby stworzyć jakieś działania kulturalne w mieście. Powstawała właśnie orkiestra miejska. Tutaj na tym terenie, to jest bardzo ciekawe zdjęcie, to jest ścisłe centrum miasta dzisiaj. Plac, wówczas to był Plac Wolności. Zresztą te wszystkie zdjęcia to są zdjęcia z ścisłego centrum miasta, które zostało potem przebudowywane i dobudowywane. I tutaj zaraz za tą chatą powstał Pałac Kultury Zagłębia, czyli całkowicie przebudowano to centrum miasta pod kątem właśnie wybudowania Pałacu Zagłębia. Tutaj jeszcze kilka zdjęć takich właśnie historycznych. O tej kulturze, o której wspomniałam, czyli pod koniec XIX wieku już jakieś pierwsze takie czynniki kulturalne w mieście zaczęły się dziać, ale bardzo amatorskie i bardzo oddolne inicjatywy. Na przykład Towarzystwo Biblioteka Dąbrowska wokół Kołłątaja zrzeszone, to było towarzystwo, które zaczęło wypożyczać swoje książki. Mieli bogate księgozbiory, więc zaczęli je wypożyczać innym. No wiadomo, że zwykli robotnicy, którzy napłynęli do miasta, nie potrafili czytać, natomiast to było bardziej dla tej ekipy, która była też na wokół Sztygarki, technikum, gdzie te książki techniczne czytano, sczytywano i tam wokół tego tematu się zrzeszano. Tutaj mamy budynek, który jest do dzisiaj, to jest budynek resursy, tak zwanego klubu dla oficerów dawniejszego, który też pierwsze działania kulturalne w mieście miał w swoim zapleczu. Tam była mała scena, mała widownia, można było w tym pomieszczeniu funkcjonować. Przechodzimy już do meritum. Czyli to było tytułem wstępu. Chciałam Państwu naszkicować tak, dlaczego akurat, skąd się wziął właściwie pałac i tego typu pałac, bo wiadomo, że pałace kojarzą nam się z magnatami, z włościanami, z bogactwem, z przepychem, czy tak jak tutaj u Państwa to jest wielki pałac Izraela Poznańskiego, prawda, czyli człowieka bardzo majętnego i te pałace tak powstawały. Natomiast my w Dąbrowie mamy pałac zupełnie inny, zupełnie inaczej został wybudowany, z inną myślą.
Natomiast ta myśl o tym, że chcemy mieć pałac, była żywa w kulturze. I te czynniki takie kulturotwórcze już na początku XX wieku w Dąbrowie były, bo były różne rozmowy na temat tego, że ludzie nie mają się gdzie spotykać, nie mają sceny, gdzie mogą się zaprezentować. Były amatorskie teatry, które nie miały gdzie miejsca do swoich przestrzeni. I cały czas takie rozmowy na temat tego, że warto byłoby mieć jedno miejsce, które będzie ludzi spotykać, się pojawiały. Było jakieś kino, ale to kino było malutkie, kameralne. Był dom chłopa, no i w tym domu chłopa też wiadomo, zabawy się odbywały. Natomiast nie było takiej instytucji jak Dom Kultury. I taki pomysł stworzenia Domu Kultury pojawił się po II wojnie światowej. Wiemy, jaki wówczas był ustrój, jakie było myślenie. Bardzo to myślenie było żywe w Zagłębiu właśnie dąbrowskim czy śląsko-dąbrowskim, gdzie pojawiła się taka myśl o tym, że chcemy mieć coś dla robotników. Tak? Tutaj duże nakłady finansowe poszło na to, żeby budować zakłady, żeby wspierać przemysł. Bardzo duże napływy ludności robotniczej z różnych terenów, zwłaszcza z Kielc, ze Świętokrzyskiego do Dąbrowy miały miejsce. Też nie mówi się o tym oficjalnie, ale też osądziłam się tą książkę właśnie Ludowa historia Polski, gdzie jest pokazane wybitnie na przykładzie tego, że właśnie ta brać robotnicza, oni nie potrafili spędzać wolnego czasu. Często się to kończyło pijaństwem, rozpustą w tych hotelach robotniczych, różne rzeczy się działy. Nie mówię, że w Dąbrowie, w Łodzi na pewno. natomiast no wiemy, że ten był problem ze spędzaniem wolnego czasu, też nie do końca potrafili ten wolny czas spędzać. W związku z czym centralna polityka z Warszawy była taka, żeby pokazywać ludziom, co mogą robić, czyli zakładać kółka brydżowe, zakładać kółka szachowe, zakładać amatorskie teatry, budować domy kultury, budować ogólnie kulturę i uczyć ludzi tego spędzania czasu, oczywiście w pewnej doktrynie i z pewnym takim narodowym zacięciem. Ważną osobą dla Dąbrowy Górniczej, ważną, aczkolwiek bardzo źle traktowaną i cały czas nie mówi się o tym tak jeszcze łatwo. Ja potem myślę, że jeszcze trzeba z 20 lat, żeby tą osobę móc gdzieś wydobyć z tej tkanki, jest Aleksander Zawadzki. Przygotowując się do prezentacji, czytałam jego życiorys, to powiem szczerze, postać wyjątkowa. Marzyłabym o tym, żeby dożyć czasu, kiedy ktoś nakręci o nim film, bez tej całej otoczki komunizmu, bo on ma przylepioną łatkę, że jest, wiecie, komuchem, generalnie łatka jest odpowiednia i spoglądamy na niego przez pryzmat tej naszej historii, tak? Czyli tego, gdzie się znalazł, po której stronie i co robił. Natomiast to była bardzo ciekawa, bardzo barwna postać, bardzo interesująca. I właśnie Aleksander Zawadzki już w latach 40. na jakimś spotkaniu w Dąbrowie Górniczej podchwycił te myśli, te wątki właśnie mówiące o tym, że trzeba zbudować jakąś instytucję kultury dla ludzi, którzy w tym mieście są. Te napływy ludności były coraz to większe i on zaczął o tym mówić głośno. Tutaj mam jego cytat, proszę Państwa, który wygłosił już na otwarciu pałacu Dąbrowskiego Pałacu Kultury, bo to była osoba, która bardzo zabiegała o to, żeby ten pałac właśnie powstał. Troszeczkę takich archiwaliów Państwu też tutaj przytoczyłam, poszperałam trochę w archiwach naszych pałacowych, żeby tą prelekcję troszeczkę Państwu wzbogacić. I właśnie Aleksander Zawadzki był takim inicjatorem głównym tego pomysłu, ponieważ był wojewodą wówczas i wicepremierem w rządzie, więc miał przełożenie na to, co się gdzieś w Warszawie działo, na czym się decydowało i też on za tym troszeczkę zabiegał, żeby ten pałac u nas właśnie powstał. Początkowo pierwotna nazwa to miał być Dom Kultury Zagłębia. Natomiast jak zaraz Państwu opowiem o tych przyczynach, jak zaczęto go budować, z jakim rozmachem i co zaczęło się wokół tego pomysłu dziać, no to okazało się, że ludzie, nawet zwykli mieszkańcy, którzy przechodzili i widzieli ten wielki plac budowy w centrum, tam gdzie Państwu pokazywałam na tym placyku, zaczęli mówić, że to nie jest dom, to jest pałac, to jest no, wielki, gigantyczny budynek i ta nazwa Pałacu Kultury Zagłębia przylgnęła i w wyniku następnych lat został on przemianowany z Domu Kultury właśnie na pałac. Nie mówię to szybko? Upewniam się, bo ja mam taką tendencję, wiecie, jak maratończyk. Tutaj mamy jeszcze wniosek o włączenie do planu inwestycyjnego z uzasadnieniem. Dość ciekawe jest uzasadnienie wybudowania tego obiektu. Pozwolę sobie przeczytać. Inwestycja ma powstać z inicjatywy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Kultury i Sztuki. W związku z tym, że Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej występuje o włączenie do planu inwestycyjnego wspomnianej inwestycji. Dom Kultury zaspokoi potrzeby kulturalno-oświatowe wielotysięcznych rzesz robotników Dąbrowy Górniczej. Przyległy
odległego miasta Będzina i sąsiednich gmin wiejskich Łagisza, Zagórze, Gołonek wraz z okolicami, których ludność prawie wyłącznie zatrudniona jest w tutejszym państwowym przemyśle górniczym i hutniczym. I tutaj mamy w studium już projektowym wyszczególnione, że założenie projektu jest budowa sali na 2000 osób oraz pomieszczeń dla związków i instytucji społeczno-kulturalno-oświatowych w Machu o kubaturze 91 m3. Projektowany wstęp 1:200 opracowany. Tam jeszcze jest załącznik do tego. Zanim zaczęto w ogóle te projekty dotyczące budowy pałacu, przeprowadzono dość gruntowną analizę społeczną, taką analizę potrzeb z dzisiejszej perspektywy, byśmy powiedzieli. Zrobiono wywiady, zaproszono wszelkie możliwe związki zawodowe, grupy społeczne do tego, co by chciały mieć. No i oczywiście, jak się coś takiego pojawiło, co byście chcieli mieć, to każdy chciał mieć dużo. Jedni chcieli mieć salę dla szachistów, drudzy dla brydżystów, kółko karciane, się pojawił pomysł, sala gimnastyczna, cała sportowa infrastruktura wokół tematu. W związku z czym powołano w roku 49 Obywatelski Komitet Budowy Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej, w którym zasiedli mieszkańcy miasta. No i właśnie zaczęto obradować, jak ten pałac ma wyglądać, co właściwie chcemy mieć, jakie mają być pomieszczenia. Osobę do zaprojektowania budynku powierzono Zbigniewowi Rzepeckiemu. I to jest kolejna ciekawa, niesamowicie barwna postać, bo był to i też właśnie niedoceniona tak z perspektywy czasu, właśnie przez ustrój też, w którym przyszło mu tworzyć i żyć. Zbigniew Rzepecki był architektem, który skończył Politechnikę Lwowską i ze Lwowem był w pierwszych swoich etapach życia bardzo silnie związany. Był wybitnym architektem. W tamtym okresie już jako młody, zaraz po studiach był adiunktem właśnie na Politechnice Lwowskiej. Później w wyniku kryzysu gospodarczego życie go rzuciło do Gdyni, bo wiadomo, że Gdynia się w latach 20. dość mocno rozwijała, więc troszeczkę projektów jego powstało w Gdyni. Później losy rzuciły go do Katowic i w Katowicach, proszę Państwa, przed II wojną światową założył biuro projektowe, które nazywa się Miasto Projekt. I też powiem szczerze, że nie spotkałam się z tym wcześniej, żeby tak prężnie działającą pracownię architektoniczną ktoś założył. Ta pracownia działała jeszcze po II wojnie światowej. On przetrwał wojnę, nie wyjechał za granicę. Zresztą walczył prężnie i w Wojsku Polskim, i w powstaniach śląskich brał udział, więc był bardzo silnym patriotą. I właśnie po II wojnie światowej on miał tą swoją prywatną działalność, Miasto Projekt. Wiadomo, że potem rząd mu zabronił każdemu prowadzić własnej działalności, więc to bardziej poszło już pod kierunkiem urzędów, że mieli tą pracownię urzędową, natomiast już nie własną prywatną. Natomiast Zbigniew Rzepecki był wizjonerem i był marzycielem, niewątpliwym. Ja Państwu pokażę dlaczego, na czym to wygląda w pałacu, bo myślę, że to było w ogóle wielkie szczęście, że ktoś mu dał taką wolną rękę. Powiedział, masz Zbyszek, siądź, zaprojektuj pałac. Co byś tam widział? Co byś chciał, żeby ci nasi robotnicy, ci chłopi, ci którzy na tym chodzi, żeby poczuli się tacy dowartościowani, tak? Żeby mieli możliwość wejść i zobaczyć taką piękną salę i spędzać tam czas. Więc on na początku zaszalał. Całkowicie zaszalał architektonicznie. Pierwsze projekty, jak jego analizowaliśmy, to naprawdę były z wielkim szaleństwem. Zresztą tutaj bardzo słaba jest jakość, bo jest to skan z naszych archiwaliów, ale już Państwu pokażę. Ta centralna część projektu tego pierwszego z roku 1949 powstała faktycznie. I to jest to, co Państwo widzieli na pierwszym zdjęciu pałacu, co widać w materiałach. Natomiast części nie zrealizowano. On początkowo właśnie, jak zebrali te wszystkie potrzeby społeczne, które warto, żeby pałac miał miejsce, no to wyszło, że muszą mieć salę sportową, jakąś salę taką dodatkową do ćwiczeń, gimnastyczną, więc wymyślił dwa budynki, założył taką koncepcję budowy dwóch budynków. W tym pierwszym centralnym miał mieścić się teatr, a w drugim pozostałe pomieszczenia sportowej podstawy działalności. To nie wszystko, co on zaprojektował. Aha, i tak, w tym pierwszy, w ogóle to jest też bardzo ciekawy dokument, w którym w oparciu o tą analizę społeczną potrzeb pierwotny plan budowy pałacu zakładał salę widowiskową teatralną na 2000-3000 osób, dwie sale zebrań na 100-200 osób, biblioteka z czytelnią, lokale dla związków zawodowych, trzy świetlice, pomieszczenia na wystawy plastyczne, zabytki, zbiory miasta Dąbrowy, przechowywalnie instrumentów muzycznych, dwa atelier na malarstwo i fotografię, salę prób, klub robotniczy z kawiarnią, gospodą i stołówką, warsztat modelarski, pokoje gościnne, mieszkanie służbowe, jakieś tam garaże dla samochodów, więc tak naprawdę ten pierwszy projekt był niesamowicie rozbudowany. Co więcej, Zbigniewowi Rzepeckiemu polecono także opracowanie koncepcji
centrum miasta, czyli jak to miasto ma wyglądać wokół tego Pałacu Kultury. Więc to była bardzo spójna, przepiękna koncepcja architektoniczna, jak wybudować miasto na nowo w latach 50. Tak? Więc powstał pomysł wybudowania Pałacu Kultury i on, proszę Państwa, jest na tym projekcie tutaj. Tutaj są te dobudówki, czyli dodatkowe sale, które miały być pierwotnie właśnie włączone w obiekt. Gigantyczny plac potrzebny do spotkań, wiadomo, do manifestacji, do wystąpień publicznych, żeby ci widzowie mogli przyjść, żebyśmy mogli każdego na odpowiednim apelu przywitać. Ośrodki zdrowia, przychodnie, to ścisłe centrum miało właśnie tak wyglądać, czyli to jest ten pierwszy projekt, który w Archiwum Państwowym w Katowicach się znajduje. Tutaj w tym budynku miał znajdować się ratusz z wysoką wieżą. No i te budynki Centrum Kultury, Pałacu Kultury z ościennymi miejscowościami. Tutaj widzimy taki rysunek, zresztą udało mi się dotrzeć do jego oryginalnych rysunków i takich pierwszych prac wokół tego projektu, właśnie prac architektonicznych. I widzimy, tutaj jest budynek Pałacu Kultury, tutaj ratusz z wieżyczką, która miała się znajdować. Nawet miejsca na odpowiednie pomniki się znajdowały. Z tego wybudowano praktycznie pałac. Te budynki się znajdują. To jest budynek szkoły, który został wybudowany też w latach 50. Budynek przychodni zdrowia i ten blok. Tak? Natomiast ta cała przestrzeń tutaj projektowana już nie została wybudowana. Dlaczego? Zaraz Państwu powiem. Tutaj widzimy zresztą, jak zmieniała się ta koncepcja architektoniczna na przestrzeni właściwie roku, bo on dość intensywnie nad tym pracował. Widzimy to, co mamy dzisiaj, prawda? A tutaj w tej przestrzeni macie Państwo ten pierwszy projekt, który on projektował, czyli dużo większa kubatura, dużo większy budynek, jeszcze większy. Mimo tego, że Pałac Kultury dzisiaj, proszę Państwa, to jest 1600 pomieszczeń, kubatura budynku, są 2000 metrów kwadratowych samych holi, czyli tej przestrzeni nieużytkowej. Będę Państwu to pokazywać zaraz na zdjęciach, jak to wygląda w praktyce. Natomiast kubatura budynku jest olbrzymia, bo to jest 6300 metrów sześciennych samej kubatury budynku. Ona się zwiększała w trakcie budowy do niewiarygodnych rozmiarów. Tak według koncepcji wyglądała makieta planowanego Centrum Dąbrowy Górniczej. Tutaj właśnie z Pałacem Kultury, z takim placem defilad, placem do prezentacji. Tak jak mówię, no nie udało się tego zrealizować z różnych przyczyn. Budowa pałacu rozpoczęła się w latach 50. Właśnie w oparciu o te projekty architektoniczne. Była też problem z gruntami, trzeba było wywłaszczać ludności, tam te prawne aspekty uregulować, sprawę właśnie własności tego terenu, na którym pałac powstawał. Natomiast w roku 1950 wbito pierwszą łopatę i przystąpiono do pracy nad Pałacem Kultury. I dość szybko, bo już rok później okazało się, że to, co sobie Rzepecki wymyślił, proszę Państwa, to jest no, niewiarygodna inwestycja, która pochłania dużo większy budżet niż pierwotnie zakładano, dużo większe koszty. Ja dotarłam do dokumentów, gdzie już bardzo szybko, bo już to był 51, 52 rok, były zarzuty do tego, że to jest ze zbyt dużym przepychem, że za dużo materiałów wykorzystano, że zbyt duża kubatura, trzeba tą kubaturę zmniejszać. I tak jak na początku Państwu pokazywałam, że ta sala widowiskowa miała mieć 2000-3000 miejsc, tak obecnie jest to 588 miejsc, czyli tak naprawdę czterokrotnie mniejsza ta sala jest w praktyce niż była planowana pierwotnie. Tutaj mają Państwo też bardzo ciekawe zdjęcie z etapu budowy Pałacu Kultury. Mamy tutaj mojego ulubionego gargulca, żygacza. 84 takie żygacze znajdują się na obiekcie, zresztą pokażę Państwu zaraz gdzie, na egzemplarzu zewnętrznym Pałacu Kultury. Sama osobiście przeliczyłam dokładnie, ile ich jest. Ja mam taką swoją teorię, bardzo podobny żygacz jest w Świerklańcu, w mauzoleum. Być może jakaś inspiracja tutaj Rzepeckiego miała miejsce, ponieważ dość podobna ta figura występuje. Jest taka teza, myśl, że pałac został przeniesiony z tego rozbieranego w Świerklańcu pałacu, który tam był. Nie udało mi się tego potwierdzić w żadnych dokumentach. Jedynie panowie z IPN-u, z którymi rozmawiałam, na taki trop wskazują, natomiast też nie potrafili się odnieść do żadnych dokumentów. W tym celu też ostatnio prześledziłam nasze archiwum pod kątem, wiecie, kosztorysy i badanie materiałów, czyli ile materiałów zostało wykorzystanych, czy jest możliwość poparcia tego w tych tezach, w kosztorysach.
nie potrafię do tego dotrzeć, żeby mieć jasny dowód na to, że faktycznie tak było. Natomiast no, ten żygacz akurat jest bardzo podobny do tych żygaczy, które zostały tam w parku w Świerkańcu, więc może jakaś inspiracja, nie mówię, że zabrane i przyklejone, natomiast może jakaś inspiracja tam się znajduje. I tutaj właśnie Państwu zeskanowałam jeden z takich dokumentów, on jest jeszcze sprzed otwarcia pałacu, bo pałac budowano od roku 1950 do 1958, kiedy było jego otwarcie. I tutaj już komisja, która weszła do pałacu, bo ta komisja to była raz, że komisja z Ministerstwa Kultury z Warszawy, która nadzorowała to już centralnie i z Katowic, przyjeżdżali sprawdzać, jak ta praca postępuje i ta budowa przebiega. Już wtedy zorientowano się, że pałac, właśnie już były takie zarzuty, że pałac jest zbyt okazały, zbyt dużo materiału, zbyt dużo kosztuje, przekraczany został budżet, cały czas pozyskiwano na niego środki, bo z jednej strony to były zbiórki publiczne, ale z drugiej strony to były gigantyczne centralne pieniądze, które na budowę tego obiektu szły. Więc te zarzuty do kosztorysu były cały czas i Rzepecki na tym etapie stricte jeszcze budowy i właściwie ten obiekt jeszcze nie był odebrany, jeszcze nie było to skończone, cały czas musiał odpierać zarzuty, że za bogato, za drogo, za drogie materiały, za dużo elementów zostało wykorzystanych i cały czas były właśnie tego typu sugestie z osób oceniających. Tutaj Państwu przybliżyłam właśnie to, co mi się udało w archiwum wyszperać, czyli oryginalny rysunek żygacza, gargulca, który znajduje się na fasadzie zewnętrznej naszego obiektu. Tutaj właśnie od frontu i z profilu ten rysunek i podpis autentyczny Rzepeckiego, Żygulec, który mnie dość mocno rozczulił. Zresztą te rysunki, które udało mi się znaleźć w archiwum, są bardzo precyzyjne i cała ta dokumentacja dotycząca projektu, to jest, słuchajcie, ze dwa regały dokumentacji technicznej, przepiękne prace architekta, wszystko ręcznie wymalowane. Ja Państwu zaraz będę pokazywać też niektóre projekty, udało mi się tutaj zeskanować i Państwu zaprezentować. No, niesamowicie, no, teraz się tak nie pracuje, teraz architekci mają zupełnie inne narzędzia, natomiast tam było wszystko ręcznie rozrysowane i Rzepecki, jak prawdziwy wizjoner, rozplanował każdy możliwy detal. On właściwie nawet klamki projektował, więc nie tylko to, co się działo na zewnętrznej elewacji, nie tylko to, jak był układ pomieszczeń, ta funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń. Natomiast no, każdy jeden wielki detal był zaprojektowany. Uroczyste otwarcie miało miejsce 11 stycznia 1958 roku, natomiast otwarto pałac. Nie skończyło się to bezboleśnie, ponieważ nikt nie założył żadnych środków na prace modernizacyjne i przez 15 lat po otwarciu pałac nie był w ogóle remontowany. Doprowadziło to do różnych trudnych sytuacji. Pierwsze remonty miały miejsce w latach 60. 70. I właściwie z takim problemem borykamy się do dzisiaj. Duży remont, taki największy remont obiektu był w latach 2011-2014 i to był gigantyczny remont, ale pałac już był w takim stanie, że gdybyśmy tego remontu nie przeprowadzili, obiekt musiałby być zamknięty, ponieważ konserwator zabytków powiedział albo robicie, albo zamykamy, więc tutaj ten największy remont był ostatnio. Wiele problemów, mianowicie teren, na którym pałac został wybudowany, to jest teren pokopalniany, tam jest wilgotne grunty, ta woda podchodzi. Nie da się tego osuszyć, ponieważ kubatura budynku, jak widzicie, jest gigantyczna, więc jest problem też z osuszaniem tych przyziemi, więc te problemy gdzieś tam w tle są. Kilka wycinków na temat inauguracji, wiadomo, że samo otwarcie pałacu, no to był wielki prestiż, zjechali notable z Warszawy, bardzo duża gala, artykuły, które się wokół tego znajdowały. Także kilka takich zdjęć, natomiast teraz zaproszę Państwa na spacer po pałacu, bo myślę, że to dla osób, które interesują się architekturą, będzie ciekawsze. I tak, pałac ma taką budowę w kształcie litery T. Tutaj widzicie Państwo sznurkownię. To jest część, która znajduje się nad sceną Pałacu Kultury. W niej znajdują się sznury do podciągania kurtyny, do opuszczania świateł, do opuszczania głośników, czyli cały ten mechanizm. Niestety bardzo boleję nad tym, że nie ma możliwości wchodzenia na tą górną część tarasu, gdyż możliwość wejścia tam na górę mogłaby nam dać fajny widok na całe miasto. Nie jest to możliwe, nie było tak nigdy przewidziane, żeby była taka możliwość. Jeżeli chodzi o materiały, z jakich został wybudowany Pałac Kultury, widać to już na tym czarno-białym zdjęciu z lat 80., jak
ta dolna część wykonana jest z piaskowca boniowanego do tego etapu. Górna część wykonana jest z cegły klinkierowej, czerwonej i w takich kolorach ten pałac cały czas istnieje. Ja pamiętam jeszcze sprzed remontu tego właśnie w 2011 roku ta cegła się zczarniała, ale wiadomo, że to jest taki teren przemysłowy, środowisko też było inne, więc on w trakcie remontu był oczyszczony i zarówno ten piaskowiec, jak i ta cegła uzyskały swoje pierwotne kolory i teraz mogą cieszyć nasze oko właśnie tymi oryginalnymi kolorami. Tak wygląda pałac teraz, obecnie, już właśnie po remoncie. Co jest ciekawego, jeżeli jeszcze chodzi o samą budowę? Pałac zbudowany jest symetrycznie. Ta część to jest część centralna. Tutaj znajduje się sala widowiskowa, na którą Państwa zaraz zaproszę. I mamy skrzydło wschodnie i skrzydło zachodnie, które są swoimi lustrzanymi odbiciami. Spacerując po pałacu, oglądamy się w prawą i w lewą stronę i widzimy właściwie lustrzane odbicia. Ta budowa została tak wybudowana, że jest bardzo silny symetryzm. Jest to typowy przykład architektury socrealistycznej. Jest to budynek wielki, monumentalny, urządzony z gigantycznym przepychem, z bardzo dużym oddaniem szczegółów. Natomiast co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych budynków architektury socrealistycznej jest pozbawiony całkowicie tego wsadu ideologicznego. Dlaczego? Jak Państwu mówiłam, pierwsze prace projektowe nad pałacem to był rok 1949, czyli właściwie moment, kiedy została zatwierdzona doktryna architektury socrealistycznej w Polsce. Ta architektura socrealistyczna w Polsce tak naprawdę rozwija się w ciągu tylko 3 lat, bo w roku 1953 zmarł Stalin i zaczęto już od tych tendencji odchodzić. W tych latach budowano budynki, które były zatwierdzone jeszcze w duchu modernistycznym, czyli tak naprawdę te budynki, które na początku lat 50. powstawały, w dużej mierze jeszcze miały swoje założenia modernistyczne, na przykład Pałac Kultury i Nauki, Pałac Młodzieży w Katowicach ma dużo rozwiązań modernistycznych, ale ma już tą ideologię. Widzimy tam robotników pracujących, płaskorzeźby właśnie tych wielkie postacie właśnie robotnicze. W Pałacu Kultury Zagłębia tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że zaczęto go projektować w roku 49 w duchu doktryny socjalistycznej. Ale jak widzieliście, ta budowa się przeciągnęła i zamknięto pałac w roku 58, kiedy już od tej doktryny odchodzono, tak? Czyli właściwie Rzepeckiemu nie narzucono tego, że muszą być przedstawienia postaci, że musi być cała ta ideologiczna sfera, dlatego on się skupił na detalach i skupił się właśnie na tej dekoracyjności wnętrz i dekoracyjności tego budynku i z zewnątrz, i wewnątrz. Tutaj, jeżeli chodzi... Dobrze, przejdziemy dalej może. Kilka takich zdjęć, żebyście Państwo widzieli, z czym mamy do czynienia. Dla tych osób, które nigdy nie były, zresztą serdecznie zapraszam. Jak będziecie w Dąbrowie, zgłosić się do mnie, proszę, chętnie oprowadzę i pokażę, jak pałac wygląda. To widzimy właśnie tą stronę wschodnią i tak jak mówiłam, tutaj na górze mamy tą sznurkownię, pierwszy podjazd od strony wschodniej. Bardzo analogiczna strona jest zachodnia. Cały czas od strony wschodniej, to widzimy, a to może będzie potem jakieś zbliżenie jeszcze, pałac od tyłu. No i właśnie projekt Rzepeckiego wybudowania tarasów zewnętrznych. Przy pałacu miały znajdować się też takie punkty tarasów, które miały pełnić funkcję do występów, do wystąpień, czyli były ogrodzone takie duże plafonery, gdzie mogliby się oficjele prezentować albo jakieś koncerty odbywać dla ludzi, tych, którzy na tym placu mogliby się skupiać, żeby niekoniecznie musieli wchodzić do centrum, do budynku, ale mogli to prezentować także z zewnątrz. Tutaj też Państwu w ramach ciekawostki jeden z wyrywków, tak jak mówiłam, dwie gigantyczne szafy z dokumentacją tego typu, gigantyczne rysunki ręcznie, każdy jeden kamień rozrysowany, zmierzony, wydzielony, wszystko pięknym piórem przez kalkę jeszcze rozrysowane, także niesamowita praca, która została wykonana, właśnie ta praca projektowa projektanta. I zaczynamy właśnie zwiedzanie pałacu od zewnątrz. To są drzwi frontowe, drzwi wejściowe do Pałacu Kultury. Na etapie remontu z 2014 roku większość drzwi w pałacu została wymieniona, natomiast pałac dość szybko, bo w roku 1979 został wpisany na listę zabytków, co uchroniło go przed jakimiś większymi zmianami w strukturze. I dobrze, dlatego że jak już ten remont musiał być poczyniony, trzymano się dość silnie tych właśnie rzeczy zaprojektowanych przez Rzepeckiego. Czyli jak na elewacji zewnętrznej była metaloplastyka tego typu, ona cały czas tak była potem odnowiona i w ten sposób została po remoncie wybudowana. I tutaj macie Państwo drzwi frontowe właśnie z tymi elementami metaloplastyki. Już na wstępie widzimy ten detal, który jest dość interesujący.
takie koło zębate, które jest typowe dla Huty. Właśnie w pałacu jest cała masa takich perełek nawiązujących do górnictwa i do hutnictwa, czyli różnego rodzaju takie właśnie drobne wstawki, które gdzieś tutaj się znajdują. I tu mamy tak, drzwi frontowe. To są te moje ulubione gargulce, które znajdują się, proszę Państwa, tutaj, tak? Czyli na samej górze. Bardzo często mieszkańcy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że patrzą na nich takie żygacze, takie potworki, które tam z góry zerkają. Trzeba im wskazać, pokazać. To mówią, o, faktycznie jest coś takiego. I one znajdują się tutaj właśnie u samej góry. Tutaj widzicie zbliżenie na piaskowiec, z którego jest wykonany pałac. On też w trakcie remontu został dość dokładnie wyczyszczony. Te detale, które są widoczne z zewnątrz, czyli wspornik pod balkonem. Zresztą rzepetki w bardzo wielu elementach, będą Państwo widzieć w środku, wykorzystywał takie nawiązanie do kultury antycznej. Różne elementy właśnie, czy kolumny, czy te wsporniki. Miał gigantyczną wiedzę z zakresu właśnie historii architektury i przemycił to w tym pałacu w XX wieku. Także jest to też niesamowite, że to taka jest troszeczkę taka rozmowa na temat architektury, tak? Bo można przyjść i powiedzieć, o kurczę, tutaj widzimy kolumnę korynską, tak? A tutaj za chwilę, o proszę, a tutaj mi się to kojarzy z chimerą. Także dość fajne to jest dla badacza architektury, że można sobie podejść i zobaczyć, co on właściwie tutaj wymyślał i z czego czerpał inspirację. Tak wygląda ta elewacja zewnętrzna. Wchodzimy do przedsionku i w przedsionku, zaraz przy głównym wejściu, znajduje się herb Dąbrowy Górniczej. Co ciekawego, orzeł w takim artdekowskim stylu, bez korony, z racji tego, że wiadomo, w jakim momencie pałac powstał. Potem, jak już koronę nałożono w herbie naszego kraju, no tutaj już nikt nie ośmielił się wkuwać w zabytek i nasze orły wchodzące do Pałacu Kultury są dalej bez korony. Tak wygląda oryginalny herb Dąbrowy Górniczej. Widać, że też odwrócony jest młot na tej pracy w przedsionku rzepeckiego. Pyrlik i żelosko. To są kolejne ciekawe elementy, które znajdują się przy wejściu do pałacu, przy klamkach, do różnych sal, bo to jest i przy salach większych, mniejszych i przy sali widowiskowej, która jest gigantyczną salą, znajdują się takie kostki. Te kostki, one też właśnie były teraz poddawane renowacji, natomiast też zaprojektował je Rzepecki. Widzimy takie nawiązanie do węgla kamiennego, czyli taka kostka węglowa w takim kolorze typowo węglowym, z takimi miedzianymi kapslami, na których znajdują się emblematy dotyczące właśnie górnictwa i hutnictwa. I tutaj mamy właśnie pyrlik i żelosko, tutaj mamy koło zębate i różnego rodzaju te emblematy znajdują się właśnie przy wejściach do klamek. Jest taki naprawdę bardzo delikatny szczegół, ale jednak robi dobrą robotę. Tak wygląda hol zaraz po wejściu do Pałacu Kultury. Co nam się tutaj rzuca na pierwszy... O, przepraszam, nie to chciałam. Wchodzimy tymi drzwiami, tak? Ten herb Dąbrowy znajduje się w przedsionkach Pałacu Kultury, czyli zaraz po wejściu w każdej z tych miejsc znajduje się. Jest 5 drzwi prowadzących do wnętrza. Od razu na pierwszy rzut oka rzuca nam się przepiękny marmur. I ten marmur to jest przepiękna mozaika ułożona tutaj właśnie na tym parterze. Geometryczne kształty. Widzimy tutaj marmur białej Marianny w kształcie 8-ramiennej gwiazdy, który przykuwa uwagę. I obudowany on jest marmurami właśnie też zielonej Marianny dookoła tutaj tych motywów. Te motywy się powtarzają. Jak czytałam dokumentację techniczną właśnie w archiwum, oczywiście kolejny zarzut, że użyto marmury, że ta zbyt duży przepych w ułożeniu tej mozaiki jest, że powinno się to ujednolicić, ograniczyć, zmniejszyć, nie tak dużo tych materiałów używać. Co nam się tutaj jeszcze rzuca w oczy, jeżeli chodzi o sam front? No to wiadomo, że kolumny i ciekawe pochodnie, tak? Czyli pochodnie, też nawiązanie tutaj do takich pochodni. Wiadomo, że tutaj elektryka jest jak najbardziej, natomiast pochodnie też miały zadanie właśnie oświetlać drogę prowadzącą do wnętrza. I tak wygląda hol na parterze. Tutaj mamy po jednej i po drugiej stronie schody prowadzące właśnie na drugie piętro marmurowe wykończenia. Po jednej i po drugiej stronie sali widowiskowej znajdują się szatnie.
Natomiast tutaj za tą ścianką znajduje się gigantyczna sala widowiskowa. Ja osoby, które oprowadzam, ciężko mi jest Państwu tak tutaj z innego miejsca o tym opowiadać, natomiast osoby, które oprowadzam, zawsze wprowadzam do sali widowiskowej, że to jest serce pałacu, bo wszystko się kręci wokół niej tak naprawdę. Bo jak ona jest w środku, to wszystkie te poszczególne działania i sale znajdują się dookoła tego głównego pomieszczenia. Tutaj w trakcie remontu zamontowano tego typu szyby. One mają zadanie wyciszyć to pomieszczenie, tą salę, ponieważ zdarzało się, że było słychać to, co się działo na korytarzu właśnie w trakcie spektaklów teatralnych na środku. Ta akustyka nie była do końca dopracowana. Jest to plus i minus. Minus jest taki, że ja pamiętam jeszcze koncerty czy imprezy, które się w latach 80-tych, 90-tych działy na sali widowiskowej, gdzie otwierano boczne ściany i osoby na holach mogły to obserwować. No wiadomo, że pod wpływem upływu lat zmieniła się też względy BHP, troszeczkę inaczej zaczęto podchodzić do widowni, pewne przepisy zostały wprowadzone i też już na przykład teraz nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby wpuścić 10 tysięcy osób, niech one stoją stłoczone i oglądają wystąpienie na sali widowiskowej, bo są inne zasady, prawda, te ciągi ewakuacyjne, przystosowanie się dla osób niepełnosprawnych, więc z pewnych rzeczy trzeba było rezygnować, które były pierwotnie założone, natomiast taki był zamysł, że wchodzimy i ci ludzie mogą, wielkie rzesze ludzi mogą brać udział w tych wydarzeniach, które się tam odbywają. Tutaj macie Państwo właśnie zbliżenie też na fragmenty. Tu jest właśnie ten element ujednolicony, bo jak czytałam w tej dokumentacji projektowej właśnie dotyczącej tego holu na pierwszym piętrze, widzieliście to bogactwo, przepych, te elementy. Tutaj już bardzo stonowane, położono marmur, ale już go tak troszeczkę stonowali, już nie dawano tak dużo tych elementów bijących po oczach, bo to był też taki zarzut, żeby właśnie to troszeczkę ujednolicać. Teraz tutaj widzimy widok właściwie ze schodów pomiędzy pierwszym a drugim piętrem. I co jest ciekawe, cały czas mamy powtórzenie się tych kolumn, które się tutaj znajdują, tak? Czyli kolumny podtrzymujące w kolorze czarnym. Widzimy tą mozaikę marmurową i te gwiazdy, o których Państwu opowiadałam na wstępie. Natomiast tutaj już widzimy powoli sztukaterię i ta sztukateria w Pałacu Kultury jest bardzo bogata. Są bardzo bogate zdobienia, które też były w całości zaprojektowane właśnie przez Zbigniewa Rzepeckiego. Tak jak mówiłam, on od klamki po sufit zaprojektował absolutnie wszystko, zaszalał niesamowicie. Ja myślę, że w ogóle dla architekta dać komuś tak wolną rękę i rób i bazuj na swojej wiedzy, to jest niesamowita przygoda. I tutaj właśnie widzimy już pierwsze piętro. Pokazuję Państwu zbliżenie na detale. Tutaj na suficie macie Państwo takie rozety i dość ciekawe stworzenia. To są stworzenia wymyślone przez Rzepeckiego. Rzepecki sam wymyślił kozło-lwy. Taka trochę hybryda, może trochę nawiązanie do satyrów, gdzie to był kozioł i człowiek, prawda? A tutaj mamy kozło-lwa, pupcia lwa, głowa kozła w takich zestawieniach kolorystycznych. Bardzo dużo w sztukaterii użyto takich elementów florystycznych, też bazując na doświadczeniach kultury antycznej, ale także też na fantazji, na przyrodzie, na naturze. Trzy takie ważne rzeczy. To po pierwsze ten antyk, czyli nawiązywanie do tradycji antycznej w różnych rozwiązaniach. Drugie to geometria, czyli te motywy geometryczne, które się powtarzały często w różnych zestawieniach. No a trzecie właśnie te florystyczne, tak? Florystyczne, akwatyczne rozwiązania, które się gdzieś wzajemnie się przenikały. Obiecałam sobie, że jak tylko będę mieć jakąś wolną chwilę w pracy, znowu zanurkuję w archiwum i poszukam, bo muszą gdzieś być, słuchajcie, rysunki. Jak on do tego docierał? To mnie najbardziej interesuje. Taki mechanizm, jaki musiał zaistnieć w głowie. A tutaj sobie zrobię, może wiecie, kozło lwa, niech ma rogi kozła. Chciałabym dotrzeć do takich właśnie szkiców pierwotnych, tak? Jak on to powstawał? Nie wiem, no może to być gdzieś schowane w jakichś dziwnych dokumentach, teczkach całkowicie inaczej opisanych, ale powinno coś takiego być. No, dotarłam tylko do gargulca, to mnie bardzo cieszyło. Natomiast mówię, no być może czeka mnie dużo szperania w tych wszystkich szafach, żeby odnaleźć właśnie też te szkice pierwotne tej sztukaterii, która tutaj się znajduje. Tutaj widzicie Państwo, to jest też korytarz pierwszego piętra, takie rozwiązanie, bo tak, tutaj znajdują się też kozło lwy, czyli ten fragment, który tutaj się Państwu powiększyliśmy. Natomiast tutaj znajdują się takie powtórzenia w takich właśnie wnękach smoków. Ja zawsze dzieciakom opowiadam, że tam są, słuchajcie, tysiące smoków. Kto policzy, ile smoków się znajduje? To są takie malutkie smoczki, które też zostały tutaj właśnie na tym korytarzu zaprezentowane. O, i tutaj widzicie właśnie
takie wężowe, właściwie to takie węże. Ja to dzieci lubią bajki o smokach, więc pozostaję przy smokach. Natomiast to są takie węże, głowa taka smocza z ogonem i też te motywy właśnie i geometryczne, widzicie Państwo, i te takie florystyczne, jakieś liście, dużo powtórzeń tego typu. Tu widzimy widok już na sufit drugiego piętra. On jest widoczny z pierwszego piętra i można sobie tak zerknąć właśnie z ukosa, bo można podejść dalej. Cały czas jesteśmy jeszcze na pierwszym piętrze i wchodzimy na drugie piętro. Na drugim piętrze ta sztukateria jest najbardziej bogata, ale tylko w części frontowej. Dlaczego? Tutaj zaraz Państwu pokażę poukrywane różne cudowne zwierzęta. Natomiast okazało się, ja tak przypuszczam, ale tak jest to udokumentowane gdzieś w tych księgowych dokumentach, znajduje odzwierciedlenie, że zabroniono już wydawać pieniążki na dodatkowe elementy i projekty. I wykonano tą część frontową, bardzo bogatą, z przepychem, natomiast boczne nawy są już całkowicie pozbawione elementów dekoracyjnych. To jest nielogiczne, bo jeżeli było to zaprojektowane spójnie, to powinno być od początku do końca wykończone, tak? Czyli jeżeli każde piętro ma swoje elementy, dziwne jest, że te akurat nie mają, tak? Natomiast jest to odwieszone tym właśnie, że te środki zaczynały być zmniejszane, a w kosztorysach ta praca właśnie przy odlewach, przy budowaniu modeli do tej sztukaterii jest bardzo kosztowna. I to też był zarzut, że to jest to zbyt kosztowne, że złą kalkulację przełożyli, że za kosztowne, zbyt dużo to kosztuje. Natomiast jeżeli się weźmie pod uwagę, ile tych elementów zostało tutaj wykonanych, to faktycznie każdy z tych elementów, jeden taki odlew mógł być tylko 5 razy powielony. Potem trzeba było kolejny odlew, kolejną tą bazę zbudować, tak? Czyli to było po prostu bardzo, bardzo kosztowne w wykonaniu. Dobrze. No i tutaj macie Państwo właśnie zbliżenie, taka gwiazda centralna, wokół której znajdują się właśnie te rozwiązania roślinne, a w samym środku znajduje się nasza przepiękna chimera. Mam nadzieję, że tutaj będzie może to troszeczkę lepiej widać na tym zdjęciu. Widzimy tutaj też właśnie te motywy trójząb Posejdona, smoki morskie, które oplatają te części schowane. Widać, że jest to wszystko bardzo ładnie skomponowane i taka ilość powtórzeń, tak? Czyli jest to wszystko bardzo geometrycznie, bardzo ładnie się to razem komponuje i uzupełnia. No i tutaj mamy naszą chimerę, która jest w ogóle zaskakujące, czyli to też nawiązuje do kultury antycznej. Chimera, jak wiecie Państwo, to był bardzo kapryśny, bardzo taki demoniczny stwór. Stąd też to chimeryczne usposobienie dalej w naszym języku pokutuje. W antyku chimera miała jednego węża wychodzącego z ust, nasza ma 3, więc jest podkreślona, jeszcze wiecie, gra z tym, co było kiedyś. Tutaj przez architekta jest wprowadzane. Ja właśnie dzieciakom uwielbiam je w ogóle straszyć, słuchajcie, że jak będą niegrzeczne, to chimera zejdzie, że tutaj widzicie, ona ma węże, ona kąsi, ma te zęby wielkie. Natomiast bardzo zaskakujące jest to, że ludzie przychodząc często w ogóle nie zwracają uwagi na to, co się znajduje na sufitach, a na tym suficie jest gigantyczne życie, które się właśnie toczy. Tak, dobrze. Kolejna ciekawa rzecz. Jest to rzecz, którą udało mi się rozszyfrować w marcu tego roku, to płaskorzeźba. Płaskorzeźba, która przypomina węgiel w swoim kształcie. W publikacji, która się ukazała w 2018 roku, jeszcze nie potrafiono wskazać, kto jest autorem tej płaskorzeźby. Ja przypuszczam, kto jest. Nie mam żelaznego potwierdzenia, natomiast zaraz Państwu o tym opowiem. Ta płaskorzeźba powstała w latach 60., czyli już na gruncie, na wybudowanym obiekcie, czyli nie była zaprojektowana przez Rzepeckiego. Nie powstała w tym momencie, kiedy budowany był pałac, tylko później. I widzimy tutaj też dość, przypominam, rok 64. Mamy orła z odciętym skrzydłem, tak? Czyli też praca bardzo odważna z punktu widzenia ideologicznego. Niby abstrakcja, ale jednak ta figura jest tutaj przedstawiona. Także dość można tutaj przejrzeć. Zaraz wrócę do tej płaskorzeźby, natomiast powiem, dlaczego przypuszczam, kto jest autorami. Dlatego, że znalazłam informację, kto jest autorami mozaiki. To jest mozaika, której autorami jest Franciszek Weleżuch i Ryszard Twardoch. Ona znajduje się w sali zaraz za tą płaskorzeźbą. To jest nasza pracownia plastyczna. Ta mozaika jest aktualnie zasłonięta szafami, więc nie można jej obejrzeć. Cały czas proszę, żeby zrobić taką salkę, przemienić po prostu pomieszczenia, żeby była możliwość oglądania tej mozaiki, ponieważ ta mozaika jest niesamowita, robi wrażenie.
wydarzenie jest na całej ścianie i ona została właśnie w archiwach pałacu znalazłam informację, że została otwarta ta mozaika wraz z tworzonym w Pałacu Kultury Muzeum Aleksandra Zawadzkiego. To muzeum przez 30 lat było w pałacu, funkcjonowało, dopiero w latach 90. zostało decyzją zamknięte. Natomiast w roku 64 na otwarcie pałacu, tutaj mamy właśnie zdjęcie z archiwum, znaczy z tego takiego katalogu właściwie powystawowego po otwarciu tego muzeum, jest informacja, że właśnie ci autorzy tą mozaikę stworzyli, a skoro płaskorzeźba powstała w tym samym okresie, a to są panowie, którzy też płaskorzeźby robili i bardzo podobne w stylu do tej płaskorzeźby, która jest u nas, więc możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jak było otwierane Muzeum Aleksandra Zawadzkiego i robiono pomieszczenia pod te muzeum, położono tą mozaikę, to przy ścianie przy elewacji zewnętrznej zrobiono tą płaskorzeźbę. Nie mam dokumentu na to, natomiast myślę, że jest to dość dobrze udokumentowane właśnie w postaci tej, że skoro mozaikę autorstwa mamy, zresztą potwierdziło mi to Muzeum w Tychach, które się specjalizuje w pracach Franciszka Wyleżucha, oni potwierdzili mi, że tak, że faktycznie jest to dla niego typowa praca, to są, praca nosi tytuł Czerwone Sztandary, także myślę, że jest to z dużą prawdopodobieństwem możemy już powołać się na to, że płaskorzeźba też była wykonana przez tychże panów. Moje ulubione pomieszczenia, proszę Państwa, w Pałacu Kultury na pierwszym piętrze znajdują się sale Agory. Sale Agory, i to też ja uwielbiam w ogóle takie zagadki rozwiązywać. Jak coś jest nie do końca powiedziane, żeby gdzieś poszperać, poszukać jakąś informację, dotrzeć, jak to, właściwie ten proces twórczy mnie najbardziej interesuje, jak to powstało, jak to się tworzyło. To są trzy sale, w których znajdują się niesamowite kafle. Ja pozwoliłam sobie Państwu te kafle tutaj przywieźć. Będziecie mogli podejść i sobie je zobaczyć, więc przywiozłam pałac do pałacu. Nie odczepiłam ich od ścian. Mamy kilka takich kafli, które znajdowały się na poddaszu. Przy okazji remontu je znaleźliśmy. Chcemy je wykorzystać teraz na wystawie, która będzie w styczniu poświęcona w całości właśnie majolice i tym kaflom pałacowym. Natomiast te kafle są absolutnie wyjątkowe i przez długi czas miałam problem z ustaleniem autorstwa. W naszej publikacji, która się okazała błędnie, autorstwo przypisywano Włocławkowi z racji tego, że dalej są żerandole, które Państwu pokażę właśnie z fabryki z Włocławka. Natomiast wysłałam z kilkadziesiąt maili na iluś grupach poświęconych ceramice, nawet do Zdunów, którzy zajmują się piecami kaflowymi, może zduńskie, może wiecie, gdzieś jakaś analogia się pojawi, więc wysłałam maile, grupy facebookowe, no wszędzie, gdzie się dało, żeby tą informację uzyskać i chyba po roku czy po półtorej napisała do mnie pani, która jest kierowniczką w muzeum w Krakowie, że czytając publikację, która się właśnie ukazała, a pamiętała mojego maila i moje zapytanie, które mnie też bardzo zainteresowało wtedy, bo ona też się specjalizuje w ogóle w ceramice, napisała mi, że czytała właśnie w publikacji o Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, o historii powstania Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, że powołują się na to, że właśnie oni nam te kafle stworzyli. I ona przysłała mi ten adres do tej książki, ja przeczytałam, że faktycznie Dom Kultury w Dąbrowie Górniczej i faktycznie z dużym dozą prawdopodobieństwa. Zresztą historycznie to też byłoby w jakiś sposób związane, bo jeżeli pałac powstawał w roku, w latach 50. w Warszawie się mówiło, że w Dąbrowie powstaje Pałac Kultury i w tymczasem okresie ktoś w Warszawie powiedział, musimy powołać Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ktoś tam, wiecie, zaiskrzyło, ktoś z kimś na kawce rozmawiał, słuchaj, tu Wrocław powstaje Akademia Sztuk Pięknych, a to może by Wrocław zrobił coś dla Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej. No i w ten sposób w pracowni projektowej przy Akademii Sztuk Pięknych powstały kafle, ale miałam o kaflach powiedzieć za chwilę, ale nie mogę, bo to jest jeden z moich ulubionych motywów. Natomiast tak, tutaj jeszcze zanim przejdę do kafli i szczegółowo je Państwu przybliżę, to chciałam właśnie jeszcze troszkę o tej sztukaterii w tych salach opowiedzieć. Pierwsza sala to jest sala Agora, tak zwana Agora Mała. Znajduje się w niej największa ilość kafli ze wszystkich trzech agor. Mimo tego, że ona jest najmniejsza, te kafle ciągną się praktycznie od dołu do góry. Są w takim kolorze sieny, w kolorze brązowym. Bardzo bogata sztukateria prowadząca w tej sali. Natomiast zobaczcie, co tutaj się zadziało. Takie malutkie żerandoliki. I to też jest ślad na tym, że tych pieniędzy już brakło, że generalnie w pewnym momencie były zaprojektowane autorskie żerandole do każdego z pomieszczeń i już rzepecki dostały na to
wiecie, bana, koniec, nie możesz już tych żyrandoli projektować, w związku z czym te żyrandole były sprowadzane z różnych miejsc i akurat tutaj pojawiło się coś takiego, co kompletnie w ogóle nie współgra z tym, co jest w następnych salach, co widzimy. Bo w następnych salach, o, tutaj też macie jeszcze zbliżenie właśnie na ten żyrandolik, motywy roślinne, winorośle, grona i tutaj widzimy też właśnie te stworzonka, smoki, jak ja to mówię dzieciakom. Zawsze jak wchodzimy do tej sali, ona jest taka niepozorna. Ja mówię, dzieci, tutaj w tej sali jest ukryty smok. Proszę szukać. No i jak to dzieci, nie? Gdzieś tam za szafkę, za zasłony, na ten, no już potem to są tacy bezradni, że nie wiedzą, gdzie. Ja mówię, a teraz pojrzyjcie do góry. I ten, i faktycznie tutaj na górze poukrywały się w takich kasetonach. Te kasetony też są ciekawe, bo one są wypukłe. One nie są wklęsłe, tak jak na przykład na Wawelu są wklęsłe, prawda? Tutaj zaszalał też są formą, że one są wypukłe do zewnątrz. Dobrze, tutaj też mamy właśnie zbliżenie na gwiazdę, jakieś te elementy roślinne. Druga agora, to jest agora średnia, są kafle w kolorze niebieskim, ich jest tutaj 810. I widzimy już tutaj też żyrandole, które właśnie na tej agorze się znajdują. Tak, te w kolorze tej sali. Te żyrandole, te z niebieskiej sali i te z kolejnej różowej. To są żyrandole wyprodukowane przez fabrykę Fajansa Włocławek. Autorstwo przypisujemy Helenie i Lechowi Gryśkiewiczowi, ponieważ u nich znaleziono dokumenty projektowe dotyczące właśnie projektów tych żyrandoli. Tego typu żyrandole znajdują się też w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Mówione jest o tym, że Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jest starszym bratem i że jedno piętro z pałacu z Warszawy to jest pałac w Dąbrowie. Nie ma to nic wspólnego, natomiast żyrandole faktycznie prawdopodobnie zostały do nas przeniesione z Warszawy. Być może zrobili za dużo i im zostało. A u nas już był kurek przykręcony i już Rzepeckiemu powiedzieli basta, nie projektujesz żyrandoli, nie będzie twoich. Musimy coś innego zaradzić. W związku z czym pojawiły się tutaj te analogiczne żyrandole właśnie z Warszawy. Z motywem takim ludowym, roślinnym, tutaj właśnie z tymi wykończeniami. Co ciekawe, w sali tej różowej, zobaczcie, że żyrandol jest żółty. Kompletnie nijak się to ma do koloru i do wystroju tej sali. I też takie zaskoczenie. Mówię, no jak, skąd żółty? W ogóle dlaczego żółty klinkiet się tutaj znajduje? Rozetę mamy już w takim kolorze zbliżonym do kafli, do tego, co się dzieje. Natomiast klinkiet jest żółty. Kompletnie to nie pasuje, więc być może faktycznie tak było, że pojawił się pomysł, a mamy 5 żyrandoli, to gdzie? A to do Dąbrowy Górniczej. To może by tam się znalazły. Nie wiem, czy tak było na 100%. Jest to prawdopodobne tego typu myślenie. Tu mamy jeszcze zbliżenie właśnie na tą sztukaterię i widok na ostatnią tą salę Agory Dużej. Tutaj są kafle w kolorze różu indyjskiego i tych kafli, ona ma też taki przedsionek prowadzący do kuchni, bo tam jest zaplecze kuchenne zaraz za tą salą. I zarówno w tej sali, jak i w przedsionku tych kafli jest prawie 900. Także to są kafle w kolorze różu. To, co już Państwu wspomniałam, czyli o Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 50. Autorstwo projektu tych kafli przypisuje się profesorowi Dawskiemu. I jak znalazłam sobie, nie wiem, czy wrzuciłam, nie wrzuciłam. Znalazłam sobie jego pracę gdzieś w archiwach, no to faktycznie dość podobny styl do tego, co się u nas na tych kaflach zadziało. Jeżeli chodzi o motywy, które na kaflach się znajdują, mamy 19 powtarzających się motywów. Wszystkie są związane z przemysłem, hutnictwem, klimatem, geologią tego terenu, na którym pałac został wybudowany. Czyli mamy mnóstwo nawiązań do hutnictwa, do górnictwa, do przyrody, do natury. No i parę takich kafli, o których Państwu zaraz pokażę, że już się pomysł chyba skończył. I trzeba było zrobić parę kafli z martwą naturą, która była takim typowym przedstawieniem. Pozwoliłam sobie do każdego z tych motywów, które Państwu teraz zaprezentuję, dwa kolory, bo było 19 motywów, ale one były wykonane we wszystkich tych trzech kolorach. Co ciekawe, jak będziecie Państwo w pałacu, proszę do mnie zgłosić, dam Wam zagadkę, bo 10 kafli, które są zamontowane na tych ścianach tutaj, w taki sposób. We wszystkich tych trzech salach 10 kafli zostało zamontowanych do góry nogami. Nie wiem, czy panowie, którzy je kładli, wiecie, coś sobie tutaj na rzeczy i im się nie zauważyło, że jak montują kafle, to 10 położyli do góry nogami. Dopiero analizując wszystkie te motywy, mówię, jak to jest możliwe? Nagle się okazuje, że koza ma głowę w dół, a kopytka do góry, albo jakaś kopalnia, która jest położona też tymi kołami, jest na dole zakręcona, a nie do góry. W związku z czym to taka dość fajna ciekawostka. Ja zapraszam serdecznie. Jak Państwo będziecie
będziecie mogli odszukać, które kafle były błędnie zamontowane. Może zrobili to celowo po to, żebym miała radochę i możliwość tego typu prezentowania kafli. No, być może tak jest. Dobra, przejdziemy teraz do kafli, które się znajdują. Dużo takich przedstawień właśnie dotyczących hut fabryk, czyli kominy w tle, jakieś drzewo. I tak, widać już na pierwszy rzut oka, że te kafle są rysowane przez różne osoby. Jest różnie ta ręka ciągnięta, różna kreska, troszeczkę inaczej, na którym bardziej, na którym mniej, ale zobaczcie nawet na tym fragmencie, tak? Tutaj mamy tak, a tutaj już się coś zadziało, rozjechało i troszeczkę inaczej. Więc podejrzewam, że mogło być tak, że profesor Dawski stworzył 19 motywów do powielania, a jego studenci, którzy pracowali w tej pracowni ceramiki użytkowej przy Akademii Sztuki we Wrocławiu, siedzieli i robili. Tych kafli jest ponad 3,5 tysiąca, w związku z czym pracy było sporo, żeby każdy z tego kafla, a właściwie nawet więcej, bo dwa tutaj już są, także żeby każdy z tych kafli namalować odręcznie, to wymagało bardzo dużo pracy. Kolejny motyw koza, też widzimy koza, czyli ten charakter rolniczy, też widać, że ta ma większy brzuszek, ta bardziej taka wychudzona, smukła, natomiast w tle widzimy wagoniki górnicze, tak? I kopalnia, więc bardzo ciekawy motyw w ogóle. Jak oglądałam na przykład kafle holenderskie z wiatrakami, prawda, z Holandii, właśnie w tym kolorze niebieskim, typowa, mówię, a tutaj u nas jednak ten temat jest zupełnie inny. I to są właśnie dlatego jest ta niepowtarzalność, bo po raz pierwszy taki temat został przedstawiony na kaflach, tak? Czyli temat robotniczo-górniczy. Koza, no, kolejny pejzaż z kozą, proszę Państwa, czyli mamy tutaj kozę. Tu widzimy już zupełnie rozmyte część tych kafli, które mamy właśnie w tej sali, zwłaszcza w tej sali. Niestety wymaga gruntownej modernizacji, bo już widać, że się wybarwia, że te kolory już nie są tak intensywne jak na tych. Tutaj macie też ten kafel właśnie z tym motywem w kolorze niebieskim, tak? Czyli widzicie trzy rodzaje tych kafli. Huta w tle, koza się pasi, jakieś jeziorko. Widok w Dąbrowie. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale w Dąbrowie Górniczej mamy trzy zbiorniki właśnie po terenach wydobywczych, gdzie wcześniej był wydobywany piasek. Nazywane są one Pogorią. Teraz są to tereny rekreacyjne. Ludność całego Śląska przyjeżdża odpoczywać nad tymi jeziorkami, zwłaszcza w okresie wakacji. Takie nasze małe Mazury. Zresztą Kazik ostatnio a propos Dąbrowy mówił, że właśnie gdzieś tam zasugerował, że w Dąbrowie są Mazury, bo są cztery pogorie, czy pięć nawet powiedziałam, bo mu się gdzieś tam coś pomyliło. Kolejny motyw, rybacy na pierwszym planie i też widzimy kominy hutnicze w tle. I też od razu widać gołym okiem zupełnie inne przedstawienie postaci, tak? Grubsza kreska, trochę inaczej, czyli mamy motyw drzewo, drzewo. Rybak, rybacy, rybacy. Tutaj, tutaj, ale już zupełnie inna kompozycja tych kafli, zupełnie inaczej jest to namalowane. Tutaj jest w ogóle z pracy też już kompletnie różnie. Motyw mamy, tak? Czyli mamy dwóch wracających z pracy. Tutaj to są ewidentnie widać, że górnicy, bo niesie lampę górniczą, w tle kopalnia, prawda? Tutaj nie wiadomo, ktoś sobie idzie, już nie ma lampy, no ale motyw jest zachowany, tak? Czyli ten temat, który się tutaj pojawił. Widocznie profesor Dawski miał lepszych i gorszych studentów, a robotę trzeba było wykonać, bo było to na zlecenie poczynione. Tutaj mamy molo nad jeziorkiem. Śmieję się, bo w Dąbrowie Górniczej, Państwo nie wiecie, ale w Dąbrowie Górniczej jest jezioro Pogoria, na którym jest krzywe molo. Krzywe molo jest dlatego, że jak budowano, Pogoria jest na terenach prywatnych i nie każdy z tych terenów jest możliwy, możliwy do kupienia, bo właściciele nie chcieli go sprzedać. Mają kawałek jeziora i nie mieli ochoty go sprzedawać. I jak Urząd Miasta budował molo, chciało mieć takie molo wpuszczone właśnie w jezioro, okazało się, że część gruntów nie należy do miasta, więc nie mogą zrobić prostego mola. W związku z czym zmontowali takie molo krzywe, tego typu. I ja pewnego dnia w pałacu oglądając kafle mówię, rety, w latach 50. jakiś wizjoner stworzył molo krzywe, tak jak faktycznie powstało w roku 2000 krzywe molo nad Pogorią. Mówię, ciekawe, jak to jest możliwe, że ktoś przewidział, że w Dąbrowie faktycznie takie krzywe molo będzie. Zresztą niezależnie od wszystkiego, no bo było to uwarunkowane tymi właśnie własnością gruntów nad jeziorem. Kolejny motyw z tych motywów to jest motyw huty, zabudowania, które tutaj widzimy. Kolejna huta, troszeczkę inne zabudowania i kopalnia też inaczej zaprezentowana, tak? Jezioro i rybak z hutą w tle, czyli znowu zobaczcie, proszę Państwa, ten stoi, ten siedzi, tak? Tu mamy hutę, drzewa, zupełnie inna perspektywa, prawda? Ale motyw jest, czyli profesor mówił, malujesz tutaj rybaka, który łowi, tutaj masz szablon i jeden pojechał w tą stronę, a drugi się bardziej trzymał tego, co ma być tak naprawdę. Zakochani w łódeczce.
Tu widzimy też, zobaczcie, tutaj pani jakaś wysoko postawiona, kapelusik, kreacja odpowiednia. Tu pani w bereciku, tak? Także już zupełnie inaczej ten motyw został zaprezentowany. Hutnik. Właśnie praca profesora Dawskiego, którą ja znalazłam, to jest taki bardzo ociosany człowiek, taki, wiecie, taka no chyba żałuję, bo mogłam wkleić tutaj do prezentacji, bym Państwu pokazała, taka bryła właściwie, bez zarysowania kształtów, taka jego jedna praca jest właśnie taka typowo w formule takiej bryły, no i bardzo podobne do tych właśnie tutaj przedstawień i hutnika, i górnika, którego teraz Państwu pokażę. Tak, tutaj też mamy właśnie górnika, no właściwie to górników, bo górnik jest jeden tutaj na pierwszym planie, drugi znajduje się w tle i górnika też pozwoliłam sobie Państwu przywieźć do obejrzenia na żywo z bliska. No i oczywiście martwa natura, to tak jak mówię, może tematy związane z górnictwem, hutnictwem zostały wyczerpane, więc trochę martwej natury też się w kaflach znalazło. Tutaj nawet mamy kafle w kaflach, bo widać na drugim tle te elementy, które się znajdują. No, gospodynie w strojach ludowych. Oczywiście w tle krajobraz typowy dla regionu. Huta, dwa kominy, jezioro z żaglówką. Te kafle, które ja Państwu powiem, to naprawdę praca jest niesamowita, bo jak widzieliście, te kafle one są ciągiem na ścianach poprzeplatane. Nie ma tak, że jeden motyw jest na jednej ścianie, drugi na drugiej, więc trzeba było każdy z tych kafli odliczyć, wyłuskać, czy się nie powtarza, a one są do siebie dość podobne, prawda? Bo mieliśmy pejzaż z kozą, proszę spojrzeć na dół tutaj, tak? Tu mamy dwa kominy kozę, a tu już mamy kominy łódkę. Kozy nie ma, no to jest inny motyw, tak? Więc żeby to zliczyć i przeanalizować, no to trochę pracy mi się to kosztowało. No więc to było ciekawie. Dobra, opuszczamy Agorę z wielkim sercem, z wielkim żalem, bo jest to jedna z moich ulubionych sal, naprawdę. Można się tam godzinami siedzieć i oglądać te malunki na ścianach. Jeżeli chodzi o przeznaczenie sali tej Agory, no my tam robimy różnego rodzaju bankiety, spotkania, jakieś spotkania z gwiazdą, bale, ja robię bal karnawałowy dla dzieciaków, więc w tych pomieszczeniach różna funkcjonalność jest, różne działania się odbywają. Natomiast tak, kolejna sala to jest sala konferencyjna, to jest bliźniacza siostra Agory. Po drugiej stronie, na tym samym poziomie znajduje się sala konferencyjna i co ciekawego jest dla sali konferencyjnej, no to tak, bardzo interesujący sufit. Tak, z bogatymi zdobieniami widzicie takie geometryczne kształty na całej linii tego sufitu się znajdują. Ciekawa błazeria. Drewno jest kolejnym z takich elementów w Pałacu Kultury, który jest bardzo bogato wykorzystywany i w wielu salach ta błazeria drewniana jest, znajduje się. Nie ma dwóch sal, które by miały taką samą błazerię. Tak samo stworzono, czy taki sam, żeby był taki sam projekt tej błazerii. Nawet powiem Państwu, mieliśmy teraz w tym tygodniu taki międzynarodowy konkurs imienia Michała Spisaka, taką dużą imprezę, bardzo prestiżową. I jedna z pani akompaniatorek przychodziła nas do pałacu, została jedną z tych salek, właśnie z taką bogatą, zresztą Państwo to poważną salkę konferencyjną małą, bardzo bogata błazeria na całych ścianach, no przepiękna sala. A ona przychodziła, mówi, co się pani stało? Mówi, cały nos czerwony, mówi, mam alergię, podejrzewam, że na to drewno, wychodzę stąd, nic się nie dzieje, wracam z powrotem, ma alergię. Mówi, no niemożliwe, żeby mieć alergię na drewno, które od 60 lat wisi na ścianach, jest dawno wyschnięte, nic, żadnej żywicy nie ma, nie pyli, jak to jest możliwe, ale zaczęłam czytać w internecie i faktycznie bardzo rzadko zdarza się alergia na drewno i widocznie ta pani akompaniatorka męczyła się u nas przez tydzień, bo chodziła cały czas, mówi, wyjdę, przestaję kichać, przychodzę. Ja mówię, ale co może panią uczulać? Marmury? No wie, marmur nie może uczulać, no nie ma takiej możliwości. Kurzu u nas nie ma, bo panie z serwisu sprzątającego cały czas wiecie na to. Natomiast najprawdopodobniej uczulają właśnie drewno. Dobrze, dalej. Cały czas jesteśmy w sali konferencyjnej dużej. Tutaj widzicie Państwo zbliżenia sufitów. Co ciekawe, w pałacu w dwóch miejscach znajdują się jaszczurki. I te jaszczurki znajdują się tutaj. To jest polska jaszczurka zwinka. Właśnie jednym pomieszczeniem jest sala konferencyjna duża, gdzie tą jaszczurkę można tutaj znaleźć. Konwalie wokół tego, czyli te motywy roślinne się znajdujące. No i właśnie jaszczurki, które są poukrywane tutaj na tych kasetonach, na tych rozetach w środku. One też są tak schowane, więc też zawsze jak wchodzimy do tej sali, proszę, żeby ktoś poszukał jaszczurki. No i też jest problem, bo nie jest to takie oczywiste, tak? Bo mamy w pierwszym planie rzutuje się bardzo ten sufit, który jest taki, wiecie, obniżony. On się tak najbardziej rzuca, ta błazeria drewniana. Natomiast jaszczurki są pochowane właśnie tak w bocznych, na tych rozetach z boku.
No, troszkę zbliżeń na tą błazerię. W archiwaliach znalazłam informację, że w tych kasetonach miały znajdować się gobeliny i jakieś prace artystyczne. Natomiast no, my w takim zakresie tego nie wykorzystujemy, one sobie są same w sobie. Podobne są w kawiarni, gdzie już są właśnie wykorzystywane. Tutaj macie Państwo jeszcze zbliżenie na drzwi z tą kostką, o której wspominałam na początku. I sala konferencyjna mała, to właśnie ta sala, która uczuliła naszą panią akompaniatorkę. Też bardzo ciekawa sala, zresztą widzicie Państwo, ta sala ma zupełnie inny wystrój, zupełnie inaczej ułożoną tą błazerię. I tutaj mam taką ciekawostkę, jak Maria była u mnie w pałacu i ją prowadzałam, odkryłam dzięki jej wizycie u mnie przejście do Narni w sali konferencyjnej, bo okazało się, że przy okazji remontu, o czym nie wiedziałam, w jednej z tych ścian jest szafa. Czyli tam błazerię wystarczy, wiecie, puknąć i otwierają się drzwiczki i nagle się od Narnia. Także i przez przypadek właśnie tak z Marią rozmawiałyśmy, bardzo fajnie się rozmawiała, tak mówię, no coś tutaj tak nierówna ta błazeria na ten, więc cyk, a i są drzwi. Także takie niespodzianki czasami się zdarzają, są one bardzo fajne, bardzo miłe, dla jak ja zresztą z pałacem związana od dziecka, więc dla mnie to jest, pracuję tam 14 lat, będąc codziennie i nagle się okazuje, że co chwilę odnajduję albo tu gargulca jakiegoś, albo tutaj właśnie przejście do Narni, albo jakieś smoki, więc jest to bardzo interesujące. Zbliżenie na sufit i tutaj mamy konie morskie. Ja zawsze dzieciakom mówię, że to są, wiecie, smoki morskie, one tutaj żyją u nas w ubikacjach i wypływają na powierzchnię i te dzieciaki też, wiecie, są bardzo wtedy przerażone tym, że może taki smok wyjść nagle z ubikacji i nie chcą chodzić sikać. Natomiast te smoki też są dość ciekawie właśnie rozmiejscowione wokół żyrandoli w takich kwadratowych kasetonach po czterech stronach. Też takie nawiązanie właśnie do tej tradycji antycznej. Koń morski, dość ciekawie, widzicie, jest to rozwiązane tutaj, jeżeli chodzi o sam projekt przedstawienia tego typu detalu. Bliżej na, o właśnie, tutaj gdzieś znajduje się ta szafa, którą dzięki Marii odkryliśmy. Kolejna sala. To jest sala ślubów. Ona znajduje się na drugim piętrze Pałacu Kultury Zagłębia. Bardzo rzadko możemy tam wchodzić, ponieważ jest to sala, którą gospodaruje Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Górniczej. Tam odbywają się śluby. Ja w tej sali, moi państwo, miałam w 1981 roku nadanie imienia, ponieważ urzędowo należało nowonarodzonym dzieciom nadać imię, więc mam taki dokument czerwony z orłem, mam zdjęcia właśnie całej rodziny, urzędniczki stanu cywilnego, która mi nadaje imię oficjalnie i mam świadków nadania imienia. Oczywiście chrzest w kościele również miałam, natomiast miałam taki bonus, że mam profesjonalnie nadane imię w sali Urzędu Stanu Cywilnego. Ta sala ma swoją bliźniaczą siostrę w postaci sali kameralnej, którą Państwu zaraz pokażę. Co jest ciekawego dla tej sali, to tak, oczywiście widzicie Państwo, że jest błazeria na ścianach, zupełnie inna to niż ta, którą widzieliśmy do tej pory. Tutaj u góry mamy lustra. Ta sala kameralna, która jest po drugiej stronie, też jest salą lustrzaną, natomiast tamta sala ma tych lustr dużo więcej, to jest ich troszeczkę mniej. W centralnym miejscu znajduje się orzeł, no to z racji tego, że jest to sala urzędowa i te imprezy urzędowe się tutaj odbywają. I bardzo ciekawa jest właśnie sztukateria na dachu, gdzie widzimy również jaszczurkę, tak? Czyli to drugie miejsce, gdzie znajdują się jaszczurki pałacu, to nazywa się tutaj nawet z takim językiem podwójnie wystrzępionym. Dużo motywów roślinnych, tak, bardzo bogato zdobiony, bardzo taką, słuchajcie, naprawdę jak żałuję, że nie dane mi było poznać Rzepeckiego. Zresztą powiem wam, że ciekawa historia jest związana z jego śmiercią, bo on oprócz tego, że był architektem, był zapalonym taternikiem, był skautem, bardzo aktywną osobą, no, w wojsku, żołnierzem, to jego życie też było bardzo interesujące i w latach 70. po prostu poszedł w góry i nie wrócił. Poszedł w Tatry, nie wrócił, natomiast pożegnał się ze wszystkimi ze swojej pracowni projektowej przed wyjściem w te góry. Miał wtedy 70 parę lat. Nie wiem, czy to była forma odejścia ze świata, że już może, wiecie, nie miał sił, bo już był po 70 i stwierdził, że no to może warto ze sceny zejść i w tych górach zaginął. Nie znaleziono nigdy jego ciała i tam pozostał, więc no nie było mi dane z nim porozmawiać, jak ta jego wizja tutaj przebiegała. Natomiast no pomysł miał i rozmach niesamowity. Zresztą co widać właśnie na tych wszystkich elementach, które u nas się znajdują. Sala, o której wspominałam, czyli sala kameralna i tutaj zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy salę bogato zdobioną w lustra i błazerię, natomiast sufit już jest
słabsze, tak? Już nie mamy tak bardzo bogatych zdobień. Tutaj nie mamy wypełnionych tych luk, które się znajdują, tak? Już nie zostało to jak gdyby tak wykończone. Tak samo tutaj też są puste przestrzenie. Mamy owszem podział geometryczny, który się w tej sali znajduje, natomiast już nie mamy tak bogatych rozet i zdobień, które się tutaj znajdują. Też takie artystyczne zdjęcie właśnie, żeby zobaczyć. To jest fortepian, to na dole. No, nasz fotograf czasami lubi tak poszaleć artystycznie. Sufit odbywa, ja specjalnie dałam to zdjęcie, żeby Państwu pokazać, że właśnie ten sufit tutaj odbija się w fortepianie i widać, że faktycznie mogłoby tutaj coś się znaleźć, może jeszcze jakaś syrena by się ładnie wkomponowała, natomiast nie zostało to już tutaj wykończone. No, tutaj zbliżenie właśnie na ten sufit jeszcze. Tak, nasza kawiarnia pałacowa. Przez wiele, wiele lat w Pałacu Kultury mieściła się Biblioteka Miejska, od samego praktycznie początku powstania tego obiektu. No aktualnie w pomieszczeniach, potem po Bibliotece Miejskiej w tym pomieszczeniu znajdowała się Galeria Sztuki, teraz aktualnie mamy kawiarnię pałacową. I tak samo, widzimy tutaj boazerię, widzimy takie przerwy. My je teraz wykorzystujemy właśnie na prezentację pianistów, czy osób, które u nas się pojawiły, czy różnych artystów z autografami, które u nas były. I te rozety, które są wykorzystywane też do prezentacji, teraz nie wiem, nie ma takiego zdjęcia, żeby było, jak teraz aktualnie wygląda, natomiast też wykorzystujemy do jakichś tam form ekspozycji, tak? Czyli jakieś prace właśnie, czy pianistów, czy artystów, którzy u nas się prezentowali, się tutaj znajdują w naszej kawiarni pałacowej. Sala teatralna. Ja te pomieszczenia zostawiłam sobie tak na koniec, bo one nie mają tak dużo detalu architektonicznego. Ja bardziej się skoncentrowałam na tych, gdzie, no skoro jesteśmy na festiwalu dotyczącego detalu, to będziemy o tych pomieszczeniach, gdzie tego detalu jest naprawdę bardzo dużo. Sala teatralna detal też posiada. Ona ma bardzo ciekawą tą budowlę. Widzimy tutaj, mamy pierwszy balkon. Drugi balkon, ciekawy sufit z taką falistą linią w ogóle wykończone i ten detal tutaj jest bardzo subtelny. Są wykończenia roślinne na tych liniach. Nie wiem, czy na tym wcześniejszym zdjęciu nie będzie widać. Nie. O, ale na przykład ostatnio będąc właśnie na obsłudze, to takie zaskoczenia są, że tak stoisz sobie tak tempo, no musisz stać, wiadomo, wpuścić, sprawdzić bilety i nagle patrzę i mówię, o rety, nie? A tutaj się nagle okazuje, że po wewnętrznej stronie całkowicie niewidoczny, przepiękny roślinny element, taki ciągnący się wzdłuż, którego normalnie też nie widać, tak? Nie jest to takie bardzo oczywiste. Aha, to jeszcze wrócąc do sceny, taka ciekawostka. W pałacu znajduje się scena obrotowa i mechanizm obrotowy tej sceny. Ta scena ma też, jest, tutaj jest, w pierwszej części jest orkiestron, który jest wpuszczany, wypuszczany. Jak Państwo będziecie, zapraszam, zaprezentuję. To będzie taka zachęta, żebyście Państwo przyszli do mnie i zobaczyli na żywo, jak to fajnie wygląda. Jest taka też anegdotka, Marię opowiadałam, nie wiem czy prawda, gdzieś od starszych pracowników ją usłyszałam. Nie weryfikowałam, bo się nie da zweryfikować, że w dawnych, dawnych czasach przyjechał jakiś dygnitarz na imprezę, która się w pałacu odbywała. To były czasy, kiedy jeszcze nie wszyscy mieli samochody. Ten dygnitarz akurat miał, przyjechał swoją syrenką pod pałac. No i wiadomo, jak na takich imprezach impreza się odbyła, a w pałacu wtedy były jeszcze pokoje hotelowe, takie pokoje, gdzie można się było przenocować. No więc dygnitarz się przenocował, rano wstał grzecznie i okazało się, że wjechał do pałacu bocznym wjazdem. Ale wjechać przodem potrafił, natomiast nie potrafił cofać. Nikt mu nie potrafił tego powiedzieć, bo nikt nie miał samochodu. On był jedną osobą, która miała samochód. W związku z czym nie potrafił się wycofać ani w żaden sposób zmieścić. Więc wpadli na pomysł, że przodem sobie wjechał na scenę obrotową. Panowie zakręcili korbką, obrócili mu samochód i sobie przodem wyjechał. Czy się nauczył cofać? Nie wiem. Czy jak anegdotka jest prawdziwa? Też nie wiem. Natomiast bardzo ją lubię, bo jest taka po prostu bardzo prawdopodobna. Dobrze, z sali teatralnej przechodzimy do sali kinowej. Też widzimy to, co się rzuca na pierwszym planie, to właśnie boazeria. Ta sala kinowa przechodziła różne modernizacje, różne projekty uzyskiwaliśmy na to, żeby ją tak doposażyć. W sali kinowej teraz mieści się kino studyjne Kadr, które jest z repertuarem kin studyjnych. Ciekawe projekty filmowe się odbywają i takie kino też niszowe. To jest kino na 88 osób, więc nie jest to duże, nie pozwalamy jeść.
jeść, nie pozwalamy chrupać, pić, nic, zakaz całkowity. Pijesz, wychodzisz i generalnie jest fajnie, bo jest komfort w tej sali oglądania kina. Galeria, która powstała w pomieszczeniach po dawnej kawiarni Samowar, jest całkowicie nowoczesna. To jest przestrzeń, którą uzyskaliśmy po remoncie i tutaj mogliśmy tą przestrzeń zmodernizować. Więc jest to przestrzeń zupełnie nowoczesna. Ona z tą klasyką nie ma nic wspólnego, ale jako ciekawostkę Państwu wspomniałam, że nie wszystko mamy takie jeszcze, wiecie, z lat 50. Mamy też coś nowocześniejszego, jest to nasza galeria. I poddasze. Poddasze też uzyskaliśmy po remoncie, dużo pomieszczeń, tam są pracownie dla dzieci, instruktorów, sala prób, też ciekawe wnętrza i też można na przykład, jak będziecie, zapraszam, pokażę wam, jak wygląda scena od góry i od dołu. Od dołu już teraz widzicie, bo tutaj mamy ten mechanizm obrotowy, który jest właśnie w przyziemiach do obejrzenia. Natomiast od góry też czasami można zobaczyć. Mamy jeszcze piwnicę teatralną. Tak jak mówiłam, 1600 pomieszczeń, czyli to nie tylko te sale reprezentacyjne, jakieś mniejsze pomieszczenia biurowe, jakieś w klatkach schodowych garderoby, w przyziemiach mnóstwo tych pomieszczeń jest. Wszystkie są praktycznie zajęte i coś się w każdej z nich dzieje. Nie ma tam sali takich bezużytecznych. No wiadomo, że jak jest garderoba, czy garderoba duża, no to ona jest przez cały tydzień na przykład nieużywana, ale przychodzi do nas zespół pieśni i tańca i cały zespół wchodzi i ma możliwość rozłożenia się swoich rzeczy. Piwnica teatralna na 100 osób, też znajdująca się w przyziemiu ze sceną, gdzie się odbywają różnego rodzaju mniejsze koncerty. Bardzo fajne miejsce, ja tam jak dzieciaki wprowadzam, gaszę światło, jest całkowicie ciemność. To jest miejsce, gdzie jest całkowita ciemność, nie ma za grosz światła, więc ja zawsze dzieciom mówię, to teraz sobie wyobraźcie, co by było, gdybyście nie mieli oczu. Czym się możecie tutaj natać? Dopiero potem włączam im światło, żeby zobaczyli, jaka jest różnica. Także bardzo fajna sala, bardzo fajne pomieszczenie. Mamy też salę gimnastyczną, dwupoziomową. To jest też ten ukłon właśnie pod wpływem tego, co się w latach 50. działo, tak? Czyli że miał być to obiekt, który będzie i sportowo, i kulturalnie rozwijał mieszkańców naszego regionu. I to wszystko. Proszę Państwa, zakończyliśmy zwiedzanie pałacu. Takie wirtualne bardzo. Nie wiem, czy nie przeciągnęłam czasu, bo kompletnie się nie kontroluję z tym. Miewam problem. Także zapraszam serdecznie, jeżeli tylko Państwo będziecie w okolicy Dąbrowy Górniczej, zgłosić się, poprosić Panią Maję. Ja z wielką chęcią oprowadzam i sprawia mi to dużo przyjemności. A jest naprawdę co zobaczyć, jest dużo dochodzenia. Tak jak mówię, obiekt jest gigantyczny, a historia jego powstania jest wyjątkowa, bo nie znam drugiego takiego obiektu, który by przez tyle lat w takim samym kształcie zachowanym pełnił taką funkcję. Ponieważ dużo tych obiektów powstawało w tamtym okresie, natomiast część została przemianowana na bank, część na jakieś centrum handlowe, gdzieś tam w ogóle niszczą ją i są nieużywane. U nas ta kultura cały czas jest realizowana z różnymi etapami, bo wiadomo, nie było tych środków, nie było funduszy, był duży przestój, dużo pomysłów na to, co tam się ma dziać. Różnego rodzaju, nawet przez kilka ładnych lat było kółko astronomiczne, które odkrywało planety i tam gwiazdy i świetnie działało i funkcjonowało. Były kursy kroju i szycia dla mieszkańców. Różnego rodzaju działalność. My teraz dalej mamy prężną działalność, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku i edukację artystyczną i wszelkiego rodzaju sekcje zainteresowań dla dzieci, dla dorosłych, od najmniejszych do największych i kino. I właśnie tą salę widowiskową, gdzie no najróżniejsi wykonawcy występują, bo i koncerty, i spektakle, i ta działalność cały czas jest. Natomiast to dla mnie najbardziej taki zaskakujące, to właśnie to, że ktoś wpadł na pomysł w latach 50. zróbmy pałac dla zwykłych ludzi, dla robotników, mieli magnaci swoje pałace, miała szlachta swoje pałace, królowym. Teraz lud będzie miał swój pałac, tak? I zrobili pałac, zrobili go z przepychem. Sami się go trochę przestraszyli w trakcie, jak go robili, że jednak jest za bardzo, tak? Że za bardzo szalili. Natomiast no, jest piękny. Można mówić, że ta architektura, wiecie, no, to jest architektura socjalistyczna i można się z tym kłócić, tak? Że zamknijmy ten rozdział, wymarzmy, było, minęło. Nie można. Mamy taki pałac, jest on niesamowity. Jest niesamowity, powstał w takim okresie, ale zbudowali go też niesamowici ludzie. I tak naprawdę, jak się przygląda Zamożycierosowi Rzepeckiego. Dlaczego taki w ogóle tytuł dam? O marzeniu zastępnych materii, bo to chyba było jego wielkie marzenie. Zresztą podejrzewam, że mógł bardzo to przecierpieć i przeboleć. Zresztą to nie była łatwa historia dla niego. Jeżeli to się tak długo ciągnęło z takimi różnymi przejściami, wiecie, to tych pieniędzy brakowało, te zarzuty tutaj za bardzo, tu kazali mu zmniejszać, to podejrzewam, że mogło się to na nim bardzo zdrowotnie odbić, bo to była jego jedna z największych realizacji. On też miał inne mniejsze realizacje, między innymi w Chorzowie restauracje, w Katowicach zaprojektował bloki dla robotników. Tych jego realizacji jest więcej na naszym terenie, natomiast tylko pałac był tak bardzo, wiecie, wymuskany, tak? Czyli nawet te klameczki zaprojektowane, te węgielne, tak? Te wszystkie kozło lwy.
Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę, że na tyle. Jeżeli Państwo macie ochotę, zapraszam podejść sobie bliżej, można dotknąć kafla pałacowego, który mi się udało przywieźć. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem, chętnie odpowiem.